wysokości 1387 metrów. Przede mną źródełko Baby. Jedna z najdłuższych rzek w Europie. Znajdujemy się w Czechach. Tutaj w średniowieczu było miejsce kultu słowiańskich bogów. Obchodzono tutaj różnego rodzaju uroczystości. Rzeka Łaba właśnie płynie tędy. O, tu w lewo płynie przez Czechy i Niemcy. Jak powiedziałem, jesteśmy na wysokości 1387 metrów. Rzeka płynie przez Czechy i Niemcy około 1167 km. To właśnie są miasta, przez które ta rzeka płynie. Idąc od źródła Szpindlerowy Młyn i czeskie miasta po kolei, na przykład Hradec Králové, Pardubice, tak, Kolín, Melnik, Litomeryce, Ústí nad Labem, Pirna, Děčín. Dalej wpada do, płynie przez Niemcy, między innymi przez Drezno, Rize, Torgau, Schöneberg, Wittenberg, Magdeburg. Tu są herby tych wszystkich miast. Hamburg. No i 1160 kilka kilometrów stąd wpada do Morza Północnego Cuxhaven. To jest Morze Północne. Taką odległość przemierza rzeka Łaba. To właśnie ta rzeka. A my idziemy dalej do Łabskiej Bołdy. Około 10 minut mamy. Po lewej stronie natomiast widać Łabski Szczyt i Wielki Szyszak, budynek radiowo-telewizyjny. A tutaj właśnie tędy płynie rzeka Łaba. Dolinę przez Czechy, Niemcy do Morza Północnego.